Okej. Słuchajcie, w tej chwili spróbujemy wydać naszemu robocikowi pierwsze polecenia. Weźmy sobie nową kartkę, na której będziemy już wykorzystywać czarny mazak. Czarny mazak jest mazakiem wyjątkowym, dlatego że z jego wykorzystaniem będziemy mogli wydawać naszemu ozobotowi polecenia. Jak? Spójrzcie. Tak jak wcześniej rysowaliśmy różnymi kolorami drogę dla naszego ozobota, tak i teraz śmiało narysujcie sobie czarną krechę, włączcie robotę, postawcie go na tej linii i zobaczcie, co się będzie działo. Tak jak wcześniej, wędruje sobie śmiało, dojeżdża do końca, zatrzymuje się i tyle. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w tym momencie wydali mu polecenie. Najprostszym poleceniem jest zawróć na końcu linii. Będziemy potrzebować do niego dwóch mazaków, niebieskiego i czerwonego. Tak jak wspomniałem wcześniej, polecenia wydajemy w postaci kolorowych kwadracików. Tak więc rysujemy sobie tutaj niebieski i czerwony kwadracik. Jeżeli wszystko zrobiłem dobrze, to w tej chwili nasz robot, dojeżdżając do końca, powinien zawrócić. Wielki sukces, tak? Okej, udało się. Ale tych poleceń jest zdecydowanie więcej. Ile? Ano, możecie sobie zobaczyć wszystkie na tej naszej karcie kodów. Ja przygotowałem dla Was gotową trasę, żebyśmy mogli wypróbować sobie różne sekwencje kolorów i zobaczyć, jak robot się zachowuje. Wydamy mu polecenie: jedź szybko, jedź bardzo wolno, zawróć na końcu linii, czy turbo, które tak bardzo lubią dzieciaki. Ok, tak jak Wam mówiłem, przygotowałem dla Was kartę pracy, na której będziecie mogli przetestować różne kody dla naszego ozobota. Spójrzcie. Wystarczy, że przeniesiecie te kolory w te puste kratki tutaj. Wystarczy, że pomalujemy te puste kratki, po czym postawimy naszego robota. On, przejeżdżając po tej trasie, którą tutaj dla niego przygotowaliśmy, będzie wykonywał te polecenia. No jest to naprawdę proste. Wystarczy, że z wykorzystaniem mazaków wypełnimy te kredki. Ok, skończyliśmy. W związku z tym możemy włączyć naszego ozobota i sprawdzić, jak będzie sobie radził, jak będzie wędrował po tej drodze i wypełniał określone polecenia. W tym miejscu jest kierunek jazdy. Włączmy go i puśćmy, niech szaleje. Wędruje. Przejechał przez kod jedź bardzo wolno, więc jedzie bardzo wolno. Tutaj mamy kod zawróć. Robot zawraca i losuje drogę. O, tu jest ciekawa sytuacja, dlatego że ten sam kod jedź bardzo wolno, w drugą stronę oznacza nitro boost. Kody są przemienne. Przynajmniej niektóre. Ponownie pauza. Ok, jak widzicie, robot jeździ po tej drodze, po tej trasie, którą dla niego stworzyliśmy. Przejeżdżając przez konkretne sekwencje kolorów, wykonuje różne polecenia. Pewno zauważyliście, że na tej trasie pojawiają się skrzyżowania. I czasami robot skręca w prawo, czasami jedzie prosto, czasami skręca w lewo. Od czego to zależy? Właściwie zależy to w dużej mierze od decyzji robota. Jeżeli nie wydamy mu konkretnego polecenia skręć w prawo, skręć w lewo, to robot sam podejmie decyzję, wylosuje trasę, którą pojedzie. Gdybyśmy w tym miejscu, w którym mamy kod jedź bardzo wolno, wydali mu polecenie skręć w lewo, to jadąc w tą stronę, mielibyśmy pewność, że wjedzie tutaj w tą drogę, w której jest zawróć. Jednak w tej sytuacji robot może wylosować drogę. Może pojechać w stronę kodu zawróć lub w stronę kodu turbo. O tym wszystkim opowiem Wam więcej w kolejnej części naszych spotkań. Na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się ciepło i widzimy się niebawem.